to zaczynamy spotkaniem z Ciri, tak jak żeśmy zakończyli. Jeżeli ktoś przegapił, gorąco polecam. Ostatnie odcinki, naprawdę kawał niezłej historii. Ale do rzeczy, droga Ciri, która jest strasznie nieprzyzwoicie ubrana, ja się nie mogę skupić, no nie mogę się skupić. Ale dobrze, idźmy. No teraz jeszcze idziemy do łaźni. To ja już w ogóle nie wiem. Ja nie wiem, jak ja to przetrwam. Prosto trzymaj, bo ci strzała. Nie, no to mnie ręka. Dobrze, znaczy, że... No dobrze. I uważaj na cięciwe, żeby on ostry zahaczył. Wiecie, byłem ostatnio w sklepie sportowym i tam były łuki do kupienia i ja zawsze marzyłem o tym, żeby strzelać z łuku i się tym zajmę w niedalekiej przyszłości. W ogóle Wiedźmin dał mi taką swobodę, ja mam trochę więcej czasu niż miewałem, to znaczy, nie wiem czy, pewnie nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale w moim przypadku najwięcej czasu zajmuje mi szukanie materiałów do nagrywania. Teraz jak mam Wiedźmina, to nie muszę o tym myśleć i w związku z tym dużo czasu zyskuję. I mogę sobie postrzelać z łuku na przykład w tym czasie, jakby przyszła apokalipsa zombie czy coś. Dunaga? No raczej. O Jezus Maria. O Jezus! O Jezus, no! Dobra, zamykamy oczy. Zamykamy oczy. Okej, no nie jest tak do końca do naga. Bo już mam gęsią skórkę. Astrid, ja też mam gęsią skórkę. Boże, drogi, nie róbcie mi tego. Oj. Jesteście, a już się martwiłam, że ona... Oj, mama, bo ty się zawsze martwisz. Wszystko w porządku, co nie? Mhm. Tak, raczej tak. To dobrze, dobrze. A co ty tam, dziecko, masz na udzie? Siniak? To? Nie, to tatuaż. Rzeczywiście. Czerwona róża? On coś oznacza? To pamiątka po kimś bliskim. Już to sobie wyobrażam. Byłaś obiecana pięknemu młodzieńcowi, dał ci czerwoną różę, nim odpłynął w rejs, ale pochłonęło go okrutne morze. Prawie. Ach, muszę powiedzieć ojcu, żeby przestał ci przywozić z rajdów te romansidła. My tu gadu-gadu, a para ucieka. Trzeba węgle polać. Tak jest, więcej pary. Powiedz, tam gdzie mieszkasz, też macie sauny? Wiesz, ja nie mam domu, jestem w podróży. No właśnie, płynęłaś gdzieś na statku, tak? Statku? No przecież z morza cię wyłowili, czyli się rozbiłaś, tak? Tak, na statku. Właśnie, z Nowigradu. I co cię sprowadza na Skellige? Powiedzmy, że kogoś tu szukam. Mam nadzieję, że nie ukochanego. Dlaczego? Bo byś złamała Skialowi serce. Zadurzył się w tobie po uszy. Cały dzień siedział przy łóżku i gapił się na ciebie jak w obrazek. Astrid, przecież prosił, żebyś nie mówiła. Ups, no ale skoro mleko się już rozlało, to Skiala ci się podoba, co? No, sprawia wrażenie miłego. Ojojoj. Aż tak źle? Astrid, daj już spokój. To, kto jej się podoba, to jej sprawa i nic ci do tego. Słuchajcie, bardzo miło mi się tu z wami siedzi, ale... Muszę już jechać. Rozumiem cię. Kto by chciał zostać w tej dziurze? Każdy z każdym spokrewniony i śmierdzi rybą. Ty chyba akurat z nikim nie jesteś spokrewniona, bo drugiej takiej Zołzy w Lofoten nie ma. Sieć już cicho. Dziecko, Skial już pewnie wyszykował konie, ale zanim do niego pójdziesz, powinnaś wskoczyć na chwilę do wody. Dobrze ci to zrobi. W sumie, czemu nie? Za tymi drzwiami jest wyjście na pomost.
Uważaj tylko, bo śliski. Dziękuję wam raz jeszcze. A ja jeszcze raz mówię, że nie ma za co. Szerokiej drogi. Niepokojące. To było dosyć. Ale zimna. Na poziom zdrowia mi się podniósł. Chryste, panie, to przecież to trochę tak... Co to w ogóle za... Znaczy, jaka wyjątkowo dobra cywilizacja tutaj. Kobiety mają swój basen, się kąpią. Przecież... Tak trzeba właśnie. Dobre rzeczy tu się dzieją. No, co wam będę mówił, no? O, no i... Oj, przepraszam. Przepraszam. Nie chciałem nic złego zrobić. A teraz tylko wyjście znaleźć z tego przybytku. No nie no, w samych gajtkach to nie wyjdę. Ale zamglone. Jakieś inne drzwi były do tego miejsca? Kompletnie się pogubiłem. No z jednej strony to nie dziwota, ale... Chyba tędy. Mam nadzieję, że mnie wypuszczą stąd. Są i ubrania. Można, była jeszcze jedna opcja, można się było winąć ręcznikiem. Nie wiem, czy miałoby to jakieś znaczenie. Może dla was, dla Ciri niekoniecznie. Matce powiedzieć, żeby pranie zdjęła, bo burz zjedzie. A ty ćwicz dalej. Dobrze. O, jesteś. Konie już gotowe. Ja też. To co? Jedziemy? Słuchaj, mam nadzieję, że moja siostra nie naopowiadała ci żadnych głupot. Przepraszam, ale nie mam teraz czasu na pogaduchy. Racja. Zresztą to nieistotne. Ja pojadę na Njordzie, a ty na Siwej. To stara klacz, ale do skały cię... Ratujcie się! Nie ruszaj się stąd, ja... Potrafię o siebie zadbać. No, zaczęło się. Ona się nie może zatrzymać w żadnym miejscu, nawet na moment. Dziewczyna cudnie walczy po prostu. Też czasami... Czasami ciężko się połapać. Co się dzieje? Ma problemy z unikami. Ale za to obrażenie, jakie zadaje. Ja
mocno to rekompensują. Rozwalimy tylko tego i posłuchamy. To jednak walczył. No dobra. Ciri przeszła w fazę totalnego zniknięcia. Co to było? Dziki Gon. Ragnarok! Koniec świata! Nie, jeszcze nie. Ale muszę uciekać, oni mnie szukają. Wskakuj na konia. Pokażę ci drogę do skały. Powinieneś zostać. Sprawdzić, co z Astrid, twoją mamą. Potem, jak zobaczysz, że dotarłaś na miejsce. Chodź! Czyli nie uciekał. Wcale nie uciekał. Ruszaj, Ciri! Nie oglądaj się! Szybciej! Szybciej, bo nas dopadną! Spieszę. Zaraz. Wymierzyć tym mieczem. Nie jest łatwo. Zatrzymaj się! Co? Chyba chciała pomóc temu chłopakowi. Tego stworka to pamiętam, on kiedyś do Krwawego Barona, albo ten stworek, albo jakiś pokrewny. Ciekawe, że on się kręci cały czas w pobliżu, nie? Co się stało z tym stworem, co? Zostaw moi!
Nie! Jezus, zostaw już dziewczyno tego. No powiedz mi, jak było. Oczyść moje imię. Odejdź, mówię! To się nie zapowiada zbyt dobrze. Jen, dobrze się czujesz? Teraz już tak. To zaklęcie. Wyobraź sobie, że bierzesz do ust wijące się robaki. Albo zanurzasz się w gnoju. To było mniej więcej takie uczucie. Nawet nie ma co mówić jej, że mogła uczucie okazać, to, czy współczucie. To nie Yennefer. Co? Co się stało z ogrodem? Obumarł, tak jak mówiłam. To zaklęcie wymaga dużo energii. Wiedziałaś, że to się tak skończy, prawda? Ale nie raczyłaś powiedzieć. Nie, bo wiedziałam, że będziesz protestował. Twoje poczucie przyzwoitości jest urocze, ale czasem zawadza. Jen, chodźmy stąd jak najszybciej. Wierz mi, nie musisz mnie namawiać. Ogród! Nasz ogród! Jak mogliście? Pomogłyśmy, a wy? Niebywałe! Spokojnie. Nie waż się mnie uspokajać. Jestem wściekła i mam do tego pełne prawo. A wy zapłacicie za to. Przepraszam. Nic więcej nie masz do powiedzenia? To wszystko? Nic, co by nas usprawiedliwiło. Zadbam o to, żeby całe Skellige usłyszało o tym, co zrobiliście. Czekaj, to ja zrobiłam. Ja sama. Geralt próbował mnie powstrzymać, ale nie usłuchałam. Powinnam była się spodziewać. Ostrzegali mnie przed tobą. Czarodziejki. Nikt przed tobą drzwi nie otworzy. Nikt ci jadła nie poda. Nikt ran twych nie opatrzy. Czegoś żeśmy się dowiedzieli, co? Nie musiałaś. Nie, ale chciałam. Nie chcę już o tym rozmawiać. Skupmy się lepiej na tym, co wyciągnęliśmy ze Skiala. Wygląda na to, że kluczem do odnalezienia Ciri jest ten brzydel, którego Skial widział na plaży. Widzisz, spotkałem coś, czy kogoś, kto wygląda dokładnie tak samo. Gdzie? W Velen. W kasztelu, którym do niedawna władał niejaki baron. A teraz jego prawa ręka, sierżant Ardan. Musisz do niego wrócić i go zabrać. Nie wiem, odkupić, ukraść. Gorzej, że na brzydalu ciąży jakaś klątwa, która odebrała mu rozum. Ciężko się z nim będzie dogadać. Nie marudź, będzie dobrze. Nie ma takiej klątwy, z którą nie poradzą sobie wiedźmin i czarodziejka. A powiedz, czy to... Zresztą, mniejsza z tym. Chciałaś mnie o coś spytać. O co chodzi? Powiedz. Myślisz, że to coś, to może być Ciri? Że ona, no wiesz, została zmieniona jakimś zaklęciem? Nawet nie chcę o tym myśleć. Geralt, musimy brać to pod uwagę. Może. W Nowigradzie szukała leku na jakąś potężną klątwę. Ale nie chcę teraz tego roztrząsać, bo zwariuję. Po prostu róbmy swoje i zobaczymy, co dalej. Wiele się nie dowiedzieliśmy, ale przynajmniej możemy być pewni, że Ciri nie ma już na Skellige. Ani w Velen, ani w Nowigradzie. Znów gdzieś przepadła. Może jeśli uporządkujemy informacje, które udało nam się zebrać do tej pory, popchnie nas to dalej. Też mam taką nadzieję.
W co ona się wpakowała? Nie wiem, ale wyciągniemy ją z tego całą i zdrową. Przyrzekam ci to. Trop Ciri na Skellige zbadaliśmy już prawie do końca. Pora wracać na kontynent. Zanim odjedziesz, jest coś jeszcze. Coś ważnego. Co takiego? Spotkajmy się w Larvik, w hali wojowników. Tam porozmawiamy. W porządku. To widzimy się za chwilę w Larvik. Dzięki. Za to i za pomoc w ogrodzie. Bez ciebie nie dałabym rady. Daj spokój. Geralt, znasz mnie. Rzadko prawię komplementy, ale zawsze szczerze. No dobra. Jedź, dziewczyno, jedź. Natomiast ja się zastanowię nad tym, co by tu jeszcze sensownego zrobić. A, mój Boże. Przecież możemy się razem zastanowić, prawda? To jest zadanie główne. Jest sporo zadań pobocznych. Ostatnie życzenie. I to jest przysługa. Wybraniec bogów. Trzeba pomóc tym, którzy tutaj są. Dużo jest takich zleceń. Tych mniejszych już nie będę na razie robił. Może później, kiedyś, jak będę miał za dużo czasu. Natomiast ta bestia z Hindersfjall. To jest zlecenie wiedźmińskie. Rzućmy sobie okiem na to. Składniki alchemiczne. No to ciekawe, czy ja tu byłem? I tak musimy dotrzeć w to miejsce, więc przejdę sobie tędy. Chodź, płotka. A na zadania jeszcze będzie mnóstwo czasu. Mam nadzieję, że jakby znosicie fakt, że od czasu do czasu oderwę się od wątku głównego. Ja uważam, że te zadania poboczne stanowią też taką bardzo ciekawą często przygodę. No, trochę odrywają od tej ciężkiej historii, bo to, co zrobiła Yennefer... Nie wiem, nigdy się nie dowiemy, czy nie było innego sposobu na poznanie tej historii, no. Ale to było dosyć ciężkie. Wyobraźcie sobie przez chwilę, to znaczy ja wiem, że... Ale wyobraźcie sobie tych ludzi, którzy tu mieszkają, którzy mają jakiś tam gaj święty, który jest dla nich wszystkim. Ty, która obdarzasz miłością, nienawiścią i siłą, żeby wyruszać w podróż. Kapłanka Frey. Nie chcę nadużywać waszej gościnności. Czas wracać w rodzinny strój. W domu pewnie wszyscy myślą, że nie żyję. W jakiej sprawie sprowadzacie tu bogini? Mam wrażenie, że sam się tu sprowadziłem. Nie jesteś wyznawcą Frey. Nie, ale szanuję jej wyznawców i kapłanki. To dobrze o tobie świadczy, ale też nie ma znaczenia. Freja nagradza i karze również innowierców oraz Ateuszów. Oddanie jej czci pomaga, ale o niczym nie przesądza. Czego potrzebujesz? Czy możesz mi opowiedzieć o tej świątyni? Zdarzyło się, że Freja zgubiła swojego ulubionego białego kota. Szukała na wszystkich wyspach i w końcu znalazła go tutaj. Freja uradowała się i pobłogosławiła to miejsce, w którym później założono świątynię. Nie wiedziałem, że Freja lubi koty. Twoja ignorancja nie robi na mnie wrażenia. Biały kot jest świętym zwierzęciem bogini i ma głębokie znaczenie symboliczne. W tej świątyni Freja pomaga szczególnie tym, którzy czegoś wytrwale szukają. Może i dla ciebie będzie łaskawa. Nie krzyw się. Czyżbyś miał aż tak potężnych przyjaciół, że możesz sobie pozwolić na odtrącenie pomocy bogów?
Kobieta się strasznie spina, ale no, dobrze, jest kapłanką. Ale tam i bardziej sfrustrowane kapłanki Geralt w swoim życiu spotykał, ale też luźniejsze trochę. Zawsze mnie bawi to w mitologii, że świątynie powstają w miejscach jakichś takich błahych rzeczy. To wiecie, to, takie coś jak zgubić kota, to się 5-letniej dziewczynce zdarza, a nie bogini. Bogini zgubiła kota, no mój Boże, na co jej tej boskie moce, jak kota znaleźć nie może. Ale nie wiem, czy wiecie, bardzo często właśnie bogowie są w mitologiach, są trochę jak dzieci. Takie dzieci, które dostały wielki stół z zabawkami. Te zabawki to są ludzie i miasta i wsie i się bawią tymi rzeczami. Tak są bogowie postrzegani bardzo często. I w tych mitologiach faktycznych i w tych mitologiach fantazy, gdyby się przyjrzeć temu. Takie popełniają proste ludzkie błędy, które dzieci tylko popełniać by mogły. Jak na przykład zgubienie kota. Pokaż mi swoje towary. Bogowie tacy jakby... Pewnie za uznawani za kapryśnych, za czarny proszek. Szukam takiego specjalnego, ale nie mogę znaleźć. Chyba nic tutaj ciekawego się nie wydarzy. Chyba, że coś w alchemii mogę zrobić przy okazji. No, żeśmy się dowiedzieli co nieco o Frey. No proszę, możemy sobie zrobić jeszcze większy zielony mutagen. Większy zielony mutagen zrobi nam dobrze. Tu się pożegnamy. Bywaj. Być może kiedyś jeszcze wrócimy do świątyni Frey. Natomiast mutageny się skończyły. Okej, okay, teraz szukamy Holender. Nie wiem czy... O, Holender. No tu zyskałem 200, tu straciłem 200, bo miałem... teraz mam tylko mniejsze mutageny. Zielone. No cóż, bywa i tak. Sprawdzę jeszcze, czy tu nie ma czegoś lepszego. Nie ma. Można tu dać na przykład większe znaki, bo to większa premia jest. Ale zostaniemy sobie przy tym. 22 poziom, 26, 28. Na 30 odblokowujemy wszystko. Opowiadałem wam ostatnio, że mam problemy z tą alchemią. Ona nie do końca się sprawuje tak, jak chciałbym, żeby się sprawowała. Ale skończyłem tu wydawać umiejętności. Teraz już szermierka przede wszystkim. W znaki nie tak specjalnie. Mam je na takim poziomie podstawowym. Często używam, zmieniam, przydają się, są skuteczne. Chociaż rzeczywiście można różne cuda zrobić. No ale dzięki tej alchemii, mimo że te eliksiry nie działają tak, jakbym chciał, no to jestem piekielnie trudny do zabicia. Już nie pamiętam, żeby coś mnie jakoś tam strasznie pogruchotało. Mam tyle życia, że zawsze zdążę uciec, gdyby było ciężko. Nie muszę się specjalnie przejmować. Uniki robię oczywiście, tam od czasu do czasu blokuję, bronię się. Ale jak wpadnę w większą grupę przeciwników, wezmę coś na klatę, to też nic złego się nie dzieje. O, jedźmy, daleko nie mamy. A to są te wyścigi chyba, o ile pamiętam. Za wyścigi mi się nie chce brać. Ale możemy trochę wzmocnić swój ekwipunek. Naostrzyć miecze. Jak już przy tym jesteśmy, to... pomedytować. Może do świtu. Tak, żeby eliksiry odbudować. I niech to będzie Ekima. I niech to będzie Baba Cmentarna. Innych w ogóle nie używam, szczerze mówiąc. Chociaż to też może być ciekawe. Katakan. Odwór z Katakana będzie dobry, jak wydam więcej punktów na trafienia krytyczne. I jak wydam więcej punktów na... techniki Szkoły Kota, które każdy element lekkiego rynsztunku dodaje 25% do obrażeń krytycznych i 5% obrażeń od szybkich ciosów. To jakby drastycznie zwiększa obrażenia, jakie zadaje. Wyście Wiedźmin! Dobrze widzę! Witajcie, widziałem ogłoszenie. A mówili mi, po co to wieszasz? Już się nikt na potwora nie wyprawi, a na moje wyszło.
A wiecie chociaż, co to za potwór? Różnie mówią. Baby wieczorami przy czyszczeniu sieci opowiadają o kościejach i mantikorach. Ale po mojemu bzdury to. Poradzilibyśmy się, kapłanek Frey, ale jak? Skoro do świątyni przejechać się nie da. I nikomu nie udało się nawet z daleka zobaczyć potwora? Udało, udało. I to z bliska, z bliziutka. Także tylko krew sikała po łopianach. Ja od początku mówiłem, że na potwory zwykły człowiek nic nie poradzi. Ale Sferę się uparł, drużynę zwołał i... Czterech ich wróciło. Resztę coś rozszarpało na wschód od wioski. To jak? Pomożecie nam? Zajmę się tym potworem. Dla was to nie pierwszyzna, od razu widać. Nie to, co ci nasi. Gorące głowy, ale pomyślunku tam żadnego. A gdzie znajdę tych czterech ocalałych wojowników? Chcecie ze Sferem pogadać? No, może to i dobry pomysł. Ot tam siedzą, przy chacie. Pogadajmy z nimi. Ciekawe, co tu się wydarzyło. Co to za bestia? Z reguły łączy się z tym jakaś ciekawa historia. Ja to lubię strasznie. Przy okazji, ja, pewnie to nie jest dla was żadna nowość, ale się nie targuję z wieśniakami, to już mówiłem. Zobaczmy, co tu sprzedają, co? Witaj, ładna gospoda. Gospoda? To żadna gospoda, tylko dom wojowników. Aha, to co się robi w domu wojowników? Walczy? Czasem ktoś komuś po mordzie przyleje, ale ludzie raczej przychodzą się tu napić, zjeść, przy ogniu ogrzać, pogadać czy posłuchać skaldów. Całkiem jak w gospodzie. Wy z kontynentu nic nie rozumiecie. Napij się naszego miodu, to może zmądrzejesz. Pokaż, co tam masz na sprzedaż. No, może trochę opróżnię torby, ale niespecjalnie. Może jakiś tani alkohol. Muszę kontrolować ten. Jeszcze do tej pory się nie zdarzyło, także mi zabrakło krasnoludzkiego spirytusu. Jest tutaj, mam 7. Kupmy tak chociaż trochę. Na wszelki wypadek. Czy coś mogę tu sprzedać, co? Przewodniki. O, no fantastycznie. Pozbędę się tego. To waży trochę. Będę miał z głowy. Staram się to obciążenie w okolicach 60 trzymać. Teraz naprawdę... Czy... Prawdę powiedzieli. Klucz do komnaty. Yennefer zostawię. Może się przydać jeszcze. Faktycznie, tak jak mówili deweloperzy, to przenoszenie towarów nie stanowi dużego problemu. Na pewno nie takiego, jak to bywało w Drzewiej, czyli w dwójce. O Wiedźmina zapytaj. On ci powie, że potwory pułapek nie zostawiają. O co chodzi? No słyszał to kto, żeby potwór drogę wozem zastawił i czekał przyczajony przy syn? Przecież one za głupie na to. Głupie, nie głupie, ale ten paru naszych rozniósł na strzępy. A myśmy ledwo z życiem uszli. Naprawdę myśleliście, że sami dacie sobie radę z tym potworem? Musieliśmy spróbować. Jak nie my, to kto? Myślisz, że do Larvik co miesiąc Wiedźmini przyjeżdżają roboty poszukać? Opowiecie mi, co się stało? Pytaj. Gdzie dokładnie wpadliście w zasadzkę? Niedaleko stąd, na drodze do Lofoten. Przy lesie wóz trakt zastawiał. Ledwieśmy podeszli, coś zaszurało w gęstwinie i szu! Tylko mi krew bryznęła w oczy. Przecieram, patrzę, Einar leży. Zapamiętaliście, jak wygląda ten potwór? Ciemno było. Kaspar zmyśla, że coś tam widział, ale... Bo widziałem. Wielki był, a pysk miał cały juchą ubabrany. Ungiego to prawie na pół pazurami rozprół. Ciekawe. Dziękuję wam. Ale niby za co? Może Kima
bywa niewidzialna, wielka jest. Kima to właśnie chyba taka odmiana wampira jest, nie? Zerknijmy sobie do bestiariusza, żeby swoją wiedzę wzbogacić. Wampiry. No, Ekima, Katakan. Wampir wyższy to nie, na pewno. No, ogień wrażliwa, no i olej przeciw wampirom. No dobra, zapolujmy na tego dziada. Następnym razem. Pozdrawiam serdecznie, oceniajcie, subskrybujcie, tu macie playlisty, jakby co. Hej, hej. Come on.